8K, ja jestem Gauss. Masz 16 lat. No i co, dzisiaj chciałbym tak trochę opowiadać o tym, jak zacząłem oglądać te filmiki, co mnie do nich w ogóle przyciągnęło, jaki tam wpływ miały na moje życie, na to, co teraz robię, w jaki sposób w ogóle znalazłem swój zespół, w jaki sposób w ogóle mnie to zmotywowało, żeby sobie tam zakupić gitarę w końcu elektryczną, przejść z klasyka na elektryczną. Dlaczego to ogólno, dlaczego w ogóle ludzi to ogląda? Jakie jest moje zdanie ten temat? No i co mi się podoba, co mi się nie podoba, a co bym jeszcze w ogóle dodał i parę tam porównań, etc. Mam nadzieję, że to jakoś tam fajnie posklejam, jeśli tylko tam w miarę fajnie słucham. Dobra. Jak zaczynam to oglądać w ogóle? Trudne pytanie. No, było to raczej tak. Grałem sobie ogólnie tam chyba z 4 lata, 5 lat, no pogrywałem, to może tak nazwać, pogrywałem na gitarze klasycznej. No i pewnego dnia tam po prostu po internecie szukałem jakiegoś tam flamenco czy coś, jakichś nowych tam stylów, coś tam do uczenia, techniki etc., czego w sumie nigdy nie umiałem, no ale wiadomo, zawsze jest czas na naukę. No i po prostu tak przez przypadek ktoś tam wpadł sobie na filmiki FOG, miałem to w polecanych, YouTube zdecydował. To było tak z półtora roku temu, czy jakoś tak. No i po prostu zacząłem to oglądać, bo to dość ciekawy content, wciągło mnie to ogólnie. W ogóle te kanały są mnie podjarały, posłami firmy ESP i Deana i tak dalej. Te emisje, te gitarki są, podobają mi się. No i potem co? Zacząłem to oglądać i w ogóle. No i tak sobie patrzę, no fajna gitarka. Zacząłem tak samo pisać z ojcem. Podesłałem mu ten filmik. Ojciec też się w to ciągnął, zaczął oglądać te filmiki. No i tak potem razem oglądaliśmy te filmiki. On coś tam obejrzał, coś tam obejrzałem, mu to coś się spodobało, mi coś tam się spodobało. Mieliśmy tam się informacjami. Ogólnie edukowaliśmy się na temat tych gitar. I zawsze byłem takim żółtoziowym, nie interesowało mnie to w ogóle. Nie interesowało mnie rodzaje mocków, z czego są gitary zbudowane, z czym to się je. No i tak to się zaczęło, zacząłem oglądać te filmiki. Zacząłem chłonąć tą wiedzę, której nigdy nie miałem. No chyba nie miałbym szansy w ogóle znaleźć, bo raczej tak, nie znalazłbym nigdzie indziej tej wiedzy, w jednego miejsca, takiej ogromnej ilości wiedzy jak na tym kanale. No i tak to właśnie zaczęło, tak zacząłem wszystko oglądać razem z ojcem, w ogóle odbywał się wtedy kontakt z ojcem. No i teraz przejdźmy do kolejnej części, kolejne cięcie. No i co w ogóle sprawiło, że teraz, że oglądam te filmiki? Co mnie tutaj przyciągnęło? Przyciągnęła mnie ta ilość informacji, które mogę znaleźć w tym kanale. To wszystko, co tam jest, jest to ogrom informacji, setki filmików. Dużo filmików o gitarach, o pedalboardach, o wzmacniaczach, różne testy. Ogólnie widać, jak ten kanał ewoluuje, jak się patrzy, to jest zajebiste. Patrzeć na przykład, nie wiem, tam stary filmik przed 2 lat, obejrzeć sobie ten nowy, to wszystko porównać. To mnie właśnie tak przyciągnęło, ten napływ, ogrom wiedzy i ta cała ciekawość. I tak samo forma w ogóle tych filmów, że to takie wszystko lightowe i tak dalej, ale o tym to bardziej w co mi się podoba, nie teraz. No to może przejdźmy do tego, jaki to miało w ogóle wpływ na mnie. To jaki to miało na mnie wpływ? Wpływ miało dość ogromny, ponieważ zacząłem oglądać te filmiki, zacząłem się rajcować tymi gitarami elektrycznymi, zacząłem mieć jakiekolwiek pojęcie na ten temat. Wiedziałem już, czego chcę, wiedziałem, co mi się podoba, co chcę grać, jaka gitara będzie do tego dobra. Jaka będzie odpowiednia specyfikacja, materiały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zakochałem się ogólnie przez to w gitarach firmy Dan i ESP. Sam teraz posiadam swoją gitarkę, którą niedawno kupiłem. No i właśnie, tak samo przez ten kanał, kupiłem swoją pierwszą gitarę elektryczną. Kupiłem sobie takiego Deana. O tej gitarze później. Gdzieś tam po tym wszystkim. Na końcu. No i właśnie, jaki to był wpływ. Kupiłem swoją pierwszą elektryczną gitarę. Przeszłem z mojego klasyka topornego. W sumie niczego nie potrafiłem grać.
Zacząłem grać, zacząłem się uczyć technik i w ogóle zacząłem się kształcić w tym kierunku. Dalej oglądać samo te filmiki, rozwijać swoją wiedzę. Znalazłem swój zespół, zacząłem grać w zespole. Raz pojechałem do Niemiec zagrać tam, ale to jest taka bardziej wymiana pomiędzy Holandią a Niemcami. Tam zagrałem swój jakby taki koncert na takiej większej sali, 500 osób, było zajebiście. Taki właśnie mój wpływ. No i jeszcze co? No i jeszcze znalazłem ten wspólny język z moim ojcem. To był taki wpływ tego kanału. Więc na razie same plusy. Gitara, zespół, kontakty z ojcem, rozwijanie wiedzy, zajebisty content. No i co, teraz przejdźmy, dlaczego oglądam to i dlaczego, czy nadal to oglądam, dlaczego tyle ludzi to ogląda i w ogóle czemu się z tego tworzyła taka jakby trochę większa społeczność, czy ona nadal się tworzy, czemu to jest takie zajebiste. Dlaczego oglądam, dlaczego tak wiele osób to ogląda, czemu się stworzyła taka społeczność. Według mnie chodzi bardziej o wykonanie tych filmików, po prostu nie są takie przesadnie profesjonalne, nie są takie naciągane. Są robione na luzie, na chłopski rozum, jest podane wiele informacji. Są przede wszystkim to fajne testy i różnorakie testy i ogólnie tych testów jest od groma. No i co jeszcze? Jest wiele innych kanałów na YouTubie, ale na polskim YouTubie, które prowadzą też coś typu filmiki o gitarach, czy tam o technikach i dalej, ale dla mnie te filmiki są zbyt profesjonalne, zbyt naciągane, nie są takim wykonane, jest taki, nie ma takiego feelingu, takiego chillka. Ja na kanale od sam typa, że jest gitara, jest sam typ, jest jego studio i on tam gada sobie coś tam, pierdoli, czasem jakieś historyjki przyciągnie. Potem przechodzimy do testów, jest wiele różnych efektów, etc. Tego nie ma na innych kanałach. Jest po prostu gościu, treść, 5 minut grania, zakończenie i nara. No i tak mi się po prostu wydaje, że tak samo, tak jak ja myślę, tak samo inni ludzie myślą. Dlatego mi się to podoba, po prostu jest łatwe do przyswojenia, fajnie się tego słucha. Są długie filmiki, czasami pomijam, no ale wiadomo. Niektórzy po prostu lubią sobie posiedzieć, posłuchać i tak dalej. I takie jest moje zdanie, dlatego to wszystko tak się fajnie rozrasta. Tego dużo osób tu przychodzi, ogląda te filmiki. Po prostu wykonanie, sposób tego, jak to wszystko wygląda, jest po prostu jest zajebiste. Wielu się podoba, wielu innym osobom też. No i w sumie to tyle. Teraz przejdźmy do co mi się podoba. Co już w sumie częściowo opowiedziałem, co mi się nie podoba, co bym jeszcze dodał i zmienił. No więc już wiadomo, kanał bardzo pomógł. Rozwinął moją wiedzę na temat gitar i w ogóle z czym to się, jak to się ustawia. Moje pierwsze ustawianie Floyda oczywiście z santypem, zakładanie nowych strun, także z santypem. Wszystko z santypem, tak. Inaczej bym sobie nie poradził za chuja. No i co, feedback. Najpierw co mi się może podoba, z tym będzie łatwiej. Co mi się podoba? Załóżmy, szukam sobie brzmienia jakiegoś pedała od Joyo. Oczywiście żadnego jeszcze nie posiadam, no bo środki, brak środków. Ale to czasem przyjdzie. Na razie tylko jedynie co tam ogarnę od Joyo. To taki zajebista rzecz, żeby nie wkurwiać światów o drugiej w nocy. Przecież tak nie mam tam za bardzo w czym wkurwiać, no Roland Hill wiadomo, na wypasie. No ale wracając, szukam sobie pedała czy coś od Joyo. No i interesuje mnie typowo klimat metalowy. Nie żadne jakieś tam pitolenie, solówkowanie jak pojebany, robienia sweep pickingu. No bo tego nie potrafię, nie? Czy solo tam jeszcze ugram, ale sweep picking czy coś to jest bez sensu, żeby testować takie pedały jak na mnie. Mnie to po prostu nie interesuje, to nie mój klimat. No i żadne nawet z tych zagranicznych kanałów nie pokazuje tego, w jaki sposób to gra, lub zazwyczaj nie pokazuje, w jaki sposób to gra przy typowym napierdalaniu riffów, nie? Czyli takie przeniesione czy coś. A właśnie na twoim kanale się to najczęściej zdarza, czy wpisuję sobie Joyo coś tam i po prostu mam to
czego chce, czyli pierdolnięcie to tam fajnie, o to też fajnie gra, ale podkręca fajnie na gainie. No to do metalu się nadaje w chuj. I to mi się podoba. I z prostu z mostu jest wielu różnych połączeń tych pedalboardów, tak samo z innymi pedalboardami i innymi efektami. Wszystko jest po prostu to jest super, mi się to podoba. Gdzie indziej tego zwyczaj nie ma. Zwyczaj czasami się zdarza, oczywiście. Potem co jeszcze? Na twoim kanale jest dużo rzeczy informujących dla takich żółtoziobów typu ja, którzy wcześniej nie wiedzieli, nie znali nazw drzew, czy nazw różnych mostków, czy czegokolwiek, jak to działa. Żeby nie obracali się wokół przetworników, nie wiedzieli jak to się nazywa. Jaki to ma wpływ w ogóle na brzmienie gitary. Tak. I w sumie tak to wszystko jest zajebiście, nie? Prosty content. Dużo gadania, fajnego gadania oczywiście. Fajnie się wstać, zobaczyć, obleciał nowy filmik od Ksantypa, otworzyć, obejrzeć. Muszę też pooglądać, bo to 40 minut leci, no to wiadomo. Dość długo. No i co dalej? Kanał się rozwija, wszystko jest spoko. To teraz minusy, no. Minusy minusami. Czasami jest dużo pierdolenia, ale to się zdarza dość rzadko. I to jest w sumie fajne, bo to jest taki filmik na chillku. Nic nie jest takie wymuszone czy coś. Tutaj na przykład kanał Adama Dudka, okej, to jest fajne i tak dalej, ale to brzmi tak sztucznie, tak zbyt profesjonalnie. To nie jest już takie coś jak u ciebie, że to jest takie luźne gadanie, nie wiem, tam z ziomkiem, kumplem, no kurwa, mam gitarę. Zobacz jak to gra i z czym to się je. No, czasami te pitolenie jest na minusie. I co dalej? Brakuje mi trochę testów różnych wzmacniaczy. Albo ich nie zauważyłem, albo po prostu ich nie ma, albo jest ich parę i po prostu ich za mało. Co by mnie najbardziej interesowało, to jakieś oczywiście tanie wzmacniacze do granicy 1000 zł, ponieważ na droższe raczej mi nie będzie stać przez następne 4 lata. Lub raczej może będzie mnie stać, ale raczej nie wydam na to więcej niż 1000 zł. Więc po prostu dla mnie to nie ma sensu, bo i tak na próbach mam wypożyczony wzmacniacz od Marshalla i nie potrzebuję tego w domu. I co jeszcze? Na pewno przydałyby się jakieś testy strun. Wiem, że jest jeden filmik o strunach, jakie struny, do jakiej gitary, znaczy no pod jakie ustawienia. No ale coś bardziej typów strun, na przykład nie wiem, od Ernibala, to jest chuj różnych tych. I zawsze jak na przykład wchodzę sobie na stronę ze strunami, czyli do sklepu. No to jest, w sumie jest tak dużo od tego Ernibala, że nie wiem co mam kupić, na co wydać te swoje 10 euro, czy tam 40 zł, na co to wydać. Na przykład od Dario, też jest dużo różnych wersji tych strun, różne grubości. A no wiadomo, eksperymentować można, no ale czy to się opłaca? No to nie wiem, ja na przykład kupiłem sobie strun 1052, okazało się zajebiste do dropuce, ale już nie za bardzo w standardzie. Przez to na przykład przez przypadek rozpierdoliłem próg w gitarze, jakoś tak się stało, że klej się wycisnął i musiałem oddać gitarę do spiłowania i do teraz pobrzękuję sobie na własnym progu. Nie byłem świadom tego, nigdy nie wiedziałem, że coś może mi się stać, że strony mogą mi spierdolić progi lub jakoś tam bardziej wygiąć ten gryf. Tak więc no, coś ekstra o wzmacniaczach, coś ekstra o strunach. To samo by się dało, coś jeszcze ekstra o efektach komputerowych. Nie wiem, czy to kiedykolwiek używałeś, ale to jest jeszcze ciekawy temat. Fajnie było to rozwiązać w tej kanale. Czyli, że po prostu granie bez wzmacniacza, a granie poprzez podłączenie się do kompa. Ja na przykład tego w ogóle nie ogarniam. Gdy nie próbowałem, nie wiem jak to się je. No ale założę się, że tobie się tu uda i to po prostu ukręcisz i ten content będzie zajebisty i będzie na to szał, bo to jest dość fajne, nie? Uniwersalne.
Nie trzeba mieć wiele wzmacniaczy, żeby osiągnąć wiele różnych dźwięków, ani wpakować w to wiele pieniędzy. Tak to nie jest założenia. Jak to jest w rzeczywistości, nie mam pojęcia. I czego jeszcze? Co jeszcze? Musiałbym się dość konkretnie zastanowić. Nie wiem, czy jest taki filmik, ale z chęcią bym obejrzał coś o kablach. Mi się wydaje, że nie ma takiego filmiku lub jest tak stary, że po prostu nie potrafię go znaleźć. Coś o kablach, bo często słyszę, że no, kabel za 300 zł do gitary 3-metrowy od jakiejś tam firmy, nie wypowiem, no i czemu akurat ten kabel jest lepszy do użytkowania niż jakiś tam kabel za 140, który w sumie też jest taki fajny, zajebisty, ma zielony kolor i no wiadomo, no głupio zapytać tam na przykład na takich grupkach. Czemu jesteś wyśmianym? I co dalej? Kable, wzmacniacze, jakieś coś o strunach. Coś o regulacji. Coś o regulacji by się według mnie przydało. Jest jeden filmik o regulowaniu Floyda. Na podstawie jego wyregulowania Floyda, nie wyregulowałem w ogóle Floyda, bo nie było tam wystarczająco informacji jak dla mnie. Doszło do tego, że po prostu poddałem się, zrobiłem z Floyda tremolo i zamiast Floyda mam tremolo, bo nie ma jak, nie wiem jak to ustawić. Więc coś tam o ustawianiu Floyda jakby wpadło, to zajebiście. Coś o ustawianiu menzury w Floydzie też jakby wpadło, to żeby było zajebiście, ale założyło się, że robisz to dość często. Ja próbowałem, no jakoś to tam wyszło oko, no tam około, ale no też nie jest jakoś tam super fajnie. No, nie wyszło mi to po prostu, o tak powiedzmy. Ale że nie ma dramatu, nie ma tragedii. Co jeszcze? No w sumie to tyle. Jest content o paska, jest content o gitarach, jest content o tych, o pedalboardach, o efektach i tak dalej. O innych rzeczach, jakichś nowinkach od Joyo, to jest zajebiste, no bo ten sprzęcik jest tani, a według mnie gra dość fajnie. Pewno wolałbym kupić sobie z 5 różnych efektów od Joyo niż jeden efekt za 400 euro, który jest moim osiedlowym, znaczy no nie osiedlowym, tylko w sklepie muzycznym w mieście. Ale na przykład gdyby nie ten kanał, to nie wiedziałbym w ogóle o tych efektach, nie usłyszałbym o nich. Po prostu się nie zainteresował tematem chińskich pedałów. Jakkolwiek to brzmi. No i to chyba w tyle, nie? Tak mi się wydaje. Że to już wszystko tutaj, co mi się tam nie podoba, co bym dodał, w jakim kierunku bym poszedł, to wszystko no, wyjąłem na talerz. To nie wiem, teraz już o moich gitarach, zacznijmy od mojej najstarszej gitary. To ma już 6 lat. Trzyma się nawet dobrze, nie jest żadnej uszkody na niej i w ogóle. Gitara ma 6 lat, jest to Hofner Camel Sita 206 bodajże. Co mogę o niej powiedzieć? Jest tragiczna, nie lubię jej. To tyle w sumie. Mój niedawny nabytek to The Ant 150F. Klonowy gryf Palisander z podstronnica. Ile progów, nie mam pojęcia, nie liczyłem, nie interesowało mnie to. Menzura też nie wiem jaka. Mostek Floyd Rose zablokowany, tremolo. Przetworniki humbucker. Drewno, no to tutaj to mamy Passwood, bo to gitara chińska, Made in China. Klon wrzorzysty, fajny czerwony kolor. Gryf niemalowany, więc plus. Główka jest fajna. No i co, nie ma tu zaślepki. Dlaczego nie ma zaślepki? Ponieważ z moim zespołem gramy w dupie. No czy no, gramy w tuningu lub w ustawieniach standard. Ja w domu gram w dropie C, dropie C, dropie D. Więc gitara ciągle jest na nowo ustawiana, ciągle zostaje w dupę. Szkoda mi, no ale czasowo nie mam środków, żeby kupić kolejną. No i na czym gram, czy jeśli chodzi o wzmacniacz, to jest Ronald Cube 20 XL. Nie jest to nic zajebistego. Zwykły, standardowy. Do pogrania w domu.
No i w sumie to tyle, nie? Dzięki za oglądanie i cześć.